Kochani, dzisiaj naszła nas ochota na kapustę. My uwielbiamy kapustę w każdej, pod każdą postacią. Zasmażana kapusta. Ja robię zasmażaną kapustę zupełnie inaczej niż tradycyjnie się robi. Jeden z filmików na pewno jest na YouTubie, w jaki sposób ja robię kapustę kiszoną zasmażaną, ale dzisiaj zrobię kapustę zasmażaną z przepisu babci, taką tradycyjną prawdopodobnie. I zapraszam do zobaczenia, jak to się robi i jak smakuje. Co jest potrzebne do tradycyjnej kapusty zasmażanej? Wiadomo, że kapusta kiszona. Sól, pieprz, smalec lub masło, cebula, łyżka mąki i 200-250 ml wody. Co robimy najpierw? Najpierw musimy odcisnąć kapustę, ale nie wylewamy soku z kapusty. Zostawiamy go. Kapusta odciśnięta. Z przypraw potrzebny jest kminek, ziele angielskie oraz liść laurowy. Ziele angielskiego ani liścia laurowego nie dodaję, ponieważ do kiszenia kapusty daje tego bardzo dużo. Natomiast kminku daje mniej, więc kminek oczywiście dodamy. Teraz należy tą kapustę dość grubo posiekać. Kapusta posiekana ląduje w garze. I teraz dodajemy z powrotem sok. ml wody oraz przyprawy. I teraz w zależności, jaką kapustę mamy, czy jest dużo kminku. Jeżeli jest dużo kminku, to nie trzeba dodawać kminku. Ziele angielskie, jest bardzo dużo ziela angielskiego oraz liść laurowy też nie ma potrzeby, ponieważ też do kiszenia kapusty daje dużo. Kminku nie daje zbyt dużo, więc dodaję trochę kminku. Pieprz. Pieprzu, jak zawsze, sporo oraz sól. I moi drodzy, to musi się dusić aż 45 minut. Minęło już prawie 45 minut, więc kapusta jest już dobra. W tej chwili musimy sobie zrumienić cebulę na maśle lub na smalcu. My mamy nasz własny smalec. Oczywiście smalec niesmalcowy, czyli smalec wegetariański. Więc zrobię to na naszym smalcu. Przepis na smalec, kochani, macie w którymś filmiku. Smalec jest naprawdę rewelacyjny. Można robić go z oleju kokosowego. Tak? My robiliśmy z planty, czyli kiedyś to była margaryna, dzisiaj to jest tłuszcz roślinny. Ale to jest mało istotne. Tak czy owak, smalec jest pyszny. Więc na tym smalcu podsmażymy cebulkę, czyli żeby się zrumieniła. I potem dodamy łyżkę mąki. Pierwszy raz to robię.
Nie robiłem jeszcze takiej kapusty zasmażanej, chociaż jest to prawdopodobnie tradycyjna kapusta zasmażana. Zobaczymy, czy tak zwany babciny przepis jest też tak dobry. Ja myślę, że ta mąka jest zbędna. Ja bym nie dawał mąki, ale chcę zrobić według tego tradycyjnego przepisu. Jak się tylko troszeczkę zarumieni, dodamy mąki i następnie odrobinę tej kapusty, która się tam gotuje, dusi. Dobrze. Chwileczkę czekamy, aż się zarumieni. Dobrze, cebulka się zarumieniła, nie wiem czy ze wstydu, czy nie. I dodajemy do cebuli łyżkę mąki, mieszając oczywiście. Kochani, ja pierwszy raz to robię, nigdy mąki nie dodawałem, nigdy nie robiłem chyba nic z mąką w takim sensie zasmażek, nie robiłem nigdy takich rzeczy. Ani zupa, ani niczego. Tak. I teraz oni polecają, babcia poleca, żeby już tak to się rozmieszało, żeby dodać tej kapusty, która się udusiła, o tak, i to razem nawet jeszcze trochę, bo to wymieszać. Tak, nie było. Tak. Tak. Wydaje się, że grudek nie ma, że jest ok, więc dodajemy resztę kapusty. I to ma się dusić, czy przypiec, no bo to jest chyba zapiekana kapusta kiszona. Normalna duszona, czyli duszona kapusta. Trzeba wymieszać i jeszcze musi 10 minut się dusić. Tak, żeby się te smaki teraz wymieszały, tak. Przechodzimy do degustacji babcinej kapusty zasmażanej, kiszonej. Pamiętam, jak babcia, przynajmniej moja, robiła tę kapustę, moja mama zresztą też. I kiedyś to zawsze było mi wystarczy na niedzielny obiad, na przykład do schabu z ziemniakami i z taką kapustą. Schab był bardzo często smażony z kością. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie bardzo. U nas tak się jadło. Do tej kapusty można dodać wszelkie przyprawy. Należy, jeżeli jest zbyt kwaśna, należy dodać odrobinę cukru. Można tę wodę z kapusty, którą wyciśniemy, dozować, żeby była mniej lub bardziej kwaśna. My lubimy dość kwaśne potrawy, ja bynajmniej lubię kwaśne, więc dałem całą wodę. Nie dawałem cukru, ponieważ do kapusty kiszonej dodaję cukier. Przepis na kapustę kiszoną, jaką my robimy, macie na naszym kanale. Kapusta jest rewelacyjna. Wszystkim smakuje. Więc wszystko zależy, w jaki sposób jest kapusta robiona i wtedy te przyprawy odpowiednio dozujemy. Ale też zrobiłeś tę kapustę na smalcu, a to jest smalec, w którym jest dużo pieczarek i w którym jest kasza gryczana jako skwareczki i jest to wyczuwalne w kapuście. Bardzo dobre.
Nie no, chyba przepis babci pobił mój przepis. Muszę bardzo się, dobre. Muszę się znać, jest super. Ja bym trochę mniej tej wody dała. No. Dla mnie jest ok. Ja wiem, bo ty jak na przykład zrobię jakieś przetwory w occie, na przykład cukinię w occie, to Krzysiu zawsze sobie, albo grzybki, dolewa jeszcze porcję octu. Ale ja zaraz będę robić konkurencyjną młodą kapustkę z koperkiem. Uwielbiam. I zobaczymy, którą jutro wybierzesz do obiadu. Kochani, bardzo dziękujemy Wam za wspólne kawki. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jest to dla nas coś wspaniałego. I cieszymy się, że zależy Wam, tak jak i nam, na tym, żebyśmy mogli prezentować coraz lepsze, także jakościowo, treści. Dziękujemy. I będziemy robić więcej kulinarnych przepisów.